Najistotniejsza prostota. No i to są takie duże wory z dużymi winami. Na przykład. I ten też. Nie, nie, tak nie rzucasz. Tutaj tu ma szelki. Szelki się zakłada na plecy i na przykład nad morze. Teraz ściągają go. Tak żeby on już się nie męczył, nie musiał płynąć, po prostu ściągają go. A jeszcze najprościej. Linka się tam nie plątała, to się wkłada i to do koła idzie. To jest taki w tej chwili najbardziej efektywny sprzęt dla ratowników. Może służyć również osobom, które zostaną zapoznane, jak i może być podręcznym sprzętem na razie w łodzi, jachcie, ale ratownicy tym się w tej chwili posługują. Jest się w ramach standardach proponowanych przez Europejską Radę Resuscytacji, Polską Radę Resuscytacji. To jest taki standard wyposażenia podstawowego. To jeszcze jest uzupełniane o te wyposażenie. Można więcej jeszcze dołożyć, ale to jest takie minimum wyposażenia, gdzie ratownik. To jest Panie profesorze, drogi przyjacieli, mam serdeczny zaszczyt z tego, co tutaj mam możliwość pooglądać. Jestem naprawdę zaskoczony i serdecznie dziękuję Państwu, a także również Szkole Główniej na czele z Panem Rektorem. Nisko się kłaniam. I wszystkim naszym przyjacielom chcę powiedzieć, że nasza współpraca z Polską, z uczelniami Polski trwa więcej niż 15 lat. I wszystkie nasz sprzęt strażacki, ratownicy dla ratowania na wodzie, tej najnowocześniejszej, to jest dzięki Polski i naszym dobrym polskim przyjacielom. I ten taki kruk rondo ratowniczy to naprawdę symbolizuje ratownictwo nasze, jako nas Europa ratuje, bo nasz sąsiad północny idzie i ma inne marzenia do naszego państwa. Możliwości naszego państwa jestem ograniczony i najlepsi przyjaciele, jaki jest u nas na Zachodzie, a najpierw nasi najlepsi przyjaciele, jako Polacy, jako państwo Польща робить нам такі добрі кроки, і ми то завжди будемо пам'ятати. І я можу повідомити 100%, що кожен кадет, кожен студент, який учиться в нашому університеті, є сконто сі взяло, бо на кожним тим спринті написано «Польська помоц». І за то я ще раз сердечно дякую. Дякую.